Za chwilę mamy jeszcze jeden punkt pierwszy czytanie, który tylko głosowania dwa. Dlatego bardzo proszę, bo tak na salę patrzę, to widzę tak wiele osób. Przypominam, że będziemy połanku finiszować, a to się wiąże z starej obecności. Więc bardzo proszę, przypominam, że będziemy niedługo kończyć sesję. I jeszcze mam jeden pierwsze czytanie. Podział miasta Krakowa na stałe obwody głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz Prezydenta Miasta Krakowa, projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1153. Pierwsze czytanie zdaje pan Piotr Bukowski. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Przedkładam w imieniu Pana Prezydenta projekt uchwały pod numerem 1153, to jest mówiąc w skrócie podział miasta Krakowa na stałe obwody do głosowania. Szanowni Państwo, jak zapewne pamiętacie, na początku 2011 roku weszła w życie nowa ustawa Kodeks Wyborczy, która dosyć radykalnie zmieniła obowiązujące dotychczas zasady, tryb i sposób przeprowadzania wszelkich przedsięwzięć, nazwijmy to w ten sposób, wyborczych i referendalnych. Ta ustawa w przeciągu kilku miesięcy od wejścia w życie doczekała się też szeregu zmian, tak samej ustawy, jak i ustawy podpisanej później przez pana prezydenta, mówię o ustawie przepisy wprowadzające kodeks wyborczy. Co to oznacza dla państwa jako Rady Miasta Krakowa? Takie bezpośrednie dwie konsekwencje. Jedną konsekwencją stało się dokonanie podziału miasta na okręgi wyborcze, co już Rada Miasta Krakowa dokonała na jesieni 2012 roku, a kolejną konsekwencją jest właśnie dokonanie podziału miasta Krakowa na stałe obwody do głosowania. Ja w imieniu pana prezydenta w uzasadnieniu do niniejszego projektu uchwały przedstawiłem też dodatkowe przepisy prawne wynikające z ustawy Kodeks Wyborczy, które mówią o tym, że dokonywanie zmian w geografii obwodowej tak naprawdę można dokonywać tylko w ściśle określonych przypadkach, określonych ustawie. Stąd też podkreślam to, ponieważ to zobowiązanie, w konsekwencji którego przedstawiam ten druk, pozwala nam w sposób kompleksowy dokonać oceny podziału miasta na stałe obwody do głosowania, pomimo niezaistnienia tych przesłanek. Także jak Państwo mogliście przeczytać w uzasadnieniu, przy tej okazji przeanalizowaliśmy dotychczasowy podział w różnych zakresach. Oczywiście w związku z tym, że z początkiem tego roku zmieniły się granice miasta i część gminy Kocyrzów-Wyborzyca weszła w granice miasta Krakowa, także w przypadku jednego obwodu zaistniała jakby konieczność ustawowa i tutaj ta zmiana została dokonana, bodajże to jest obwód nr 412, tam została uwzględniona ulica Kantorowicka. A w pozostałym zakresie, tak jak powiedziałem, byliśmy zmuszeni oprzeć się na, po pierwsze, kolejnej przesłance ustawowej, która mówi, że w przypadku przekroczenia liczby 3000 mieszkańców w obwodzie, prezydent, Rada Miasta na wniosek prezydenta dokonuje podziału takiego obwodu. Stąd też przeanalizowaliśmy wszystkie obwody funkcjonujące dotychczas w Krakowie i wyodrębniliśmy te, gdzie liczba mieszkańców niejako zbliża się do tej ustawowej liczby 3000. Takich obwodów wyodrębniliśmy 18. Ustaliliśmy, że taką, nazwijmy to, bezpieczną granicą liczbową będzie 2600 mieszkańców. I jeżeli w danym obwodzie ta liczba mieszkańców zbliża się, czy też przekroczyła tą liczbę 2600, dokonamy tego podziału, żeby po prostu później nie przygotowywać poszczególnych projektów zmiany tej uchwały ze względu na zaistniałe przekroczenia. To jest jedna kwestia, która została uwzględniona w tym druku. Drugą kwestią jest fakt zaistnienia dużych kontrowersji. To ja zauważyłem przy okazji przeprowadzania w ostatnich latach wyborów i też poprzednim urzędnik wyborczy przekazał mi tego rodzaju informacje. Często też mieszkańcy i pracownicy obwodowych komisji wyborczych składali skargi do Państwowej Komisji Wyborczej, bo rzeczywiście w niektórych obwodach występowały, tak jak napisałem w uzasadnieniu,
pewne rażące dysproporcje, to znaczy na przykład w danej szkole funkcjonują czy funkcjonowały trzy odzorowe komisje. Jedna obejmowała, dajmy na to 500 mieszkańców, dwie kolejne 1500. Stąd też przejawiało się to no, różnym natężeniem, obciążeniem pracy też kolejkami do wyborczych. Są też tego rodzaju wnioski czy sugestie, myśmy skrupulatnie odnotowywali i znalazły one odzwierciedlenie właśnie też przy tej okazji, przy tym projekcie zmiany podziału na obwody, który dokonano. I ostatnia zmiana, która została uwzględniona w tym projekcie, jest związana z niezakończoną racjonalizacją sieci placówek oświatowych. Jak Państwo wiecie, w olbrzymiej większości placówek oświatowych są dotowane sieci wyborowych, komisji wyborczych. Stąd też zasadne byłoby zaczekać, aż Rada Miasta Krakowa dokona ostatecznych rozstrzygnięć odnośnie czy zamiaru likwidacji, czy też zlikwidowania poszczególnych placówek, żeby uwzględnić te decyzje załączników do niniejszego roku. I na koniec jeszcze mam prośbę do Państwa Radnych, aby przy okazji procedowania tego projektu nie dokonywać zmian, nie wnioskowali o zmiany dotyczące nie tylko samych sieci, blokowania sieci odwodowych komisji wyborczych. Ponieważ jeden z dwóch powodów, po to proszę. Pierwszy powód jest taki, że jeden ze zmienionych przepisów ustawowych nakazuje prezydentowi miasta Krakowa i Radzie Miasta Krakowa dokonać niejako przeglądu sieci obwodowych komisji wyborczych do końca 2014 roku, aby 1/3 z tych sieci spełniała no, dosyć rygorystyczne warunki obsługi osób niepełnosprawnych. Również kontrolę Państwowej Komisji Wyborczej, jeśli chodzi o spełnienie tych warunków, jak powiedziałem, rygorystycznych do obsługi osób niepełnosprawnych, również nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że na same siedziby należy spojrzeć w odrębnym jakby trybie, dosyć kompleksowo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że sieć placówek oświatowych no, nie jest tak naprawdę, ich racjonalizacja nie jest tak naprawdę jeszcze dokończona. Stąd też prośbę mam do Państwa, żeby nie dokonywać tutaj przy tej okazji tego rodzaju zmian, ponieważ zmiana samej siedziby obwodowej komisji wyborczej nie jest zmianą granic obwodu, więc ze zmianą lokalizacji siedziby obwodowej komisji wyborczej można wejść na radę, przepraszam za ten kolokwializm, w każdym czasie, bez spełnienia ustawowych przesłanek. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie panu Kukowskiemu. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, zgłaszają się pan Dominik Jaszkowicz, przygotuje się pan radny Wilanski. Szybszy był pan radny. Szanowni Państwo, jedno pytanie natury ogólnej, bo zaproponowaliście Państwo podział odwodów zgodnych z granic zawierających się w granicach dzielnic. Stąd moje pytanie, co będzie w sytuacji, kiedy granice jednostek po prostu przypolegną zmianie, bo jest taka zmiana przygotowywana i czy wtedy będziemy jeszcze raz musieli obwody uchwalać, te zmiany w obwodach jeszcze raz uchwalać i czy faktycznie jest tak, że granice obwodów wyborczych muszą zawierać się w dzielnicy, czyli na przykład nie może być obwodu, który wyborczego, którego teren będzie obejmował jakąś cząstkę terenu na przykład dwóch dzielnic. To jest ważne na przyszłość. Żeby pan kwestię wyjaśnili. Kwestia szczegółowa. Chodzi mi o obwód 344. Mianowicie tam mieszkańcy bardzo dawna wnoszą, to jest ulica Cieślewskiego, część ulicy Akacjowej, aby też chcą być po bliskiej szkole, która znajduje się na terenie dzielnicy trzeciej, tam co głosować, jest im bliżej niż do zaproponowanej przez Państwa lokalizacji obwodu. W związku z tym, no ja na pewno w tej sprawie będę składał poprawkę. W związku z tym mam pytanie takie. Obwód 344, ile ma wyborców, czyli jakiej jest duży? I czy można go podzielić na dwa obwody?
bo to by było najprostsze rozwiązanie, wtedy ulica Cieślewskiego, ulica Akacjowa utworzyłby nową, siedziba byłaby zgodnie z wolą tamtych mieszkańców w szkole podstawowej 64. No bo wiele w tej sprawie by nawet bojkot wyborów przez tych mieszkańców organizowano, po prostu nie są kilka kilometrów jeździć za Muzeum Lotnictwa i brać i tam udział w głosowaniu, chcą obok siebie, dwie ulice obok uczestniczyć w głosowaniu, mają do tego prawo. Jeżeli nie, to jak możemy tę sprawę inaczej rozwiązać? Bo druga sprawa jest taka, że cały ten obwód przeniesiemy wtedy w komisję do szkoły podstawowej nr 64, ale wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem było podzielenie tego obwodu na dwa. Stąd pytanie moje jest, ile, jaka jest wielkość tego obwodu? Czy to jest obwód duży? Czy można go podzielić na dwa? Czy się zmieścimy powyżej tych 500 mieszkańców, czy też nie? No i ewentualnie ile osób mieszka w osiedlu akademickim na ulicy Starzyńskiego, bo takie ulice też są dodane tutaj do tego obwodu. Także mam takie szczegółowe pytania. To ja oczywiście przygotuję sobie na drugie czytanie całą korespondencję, którą w tej sprawie mieszkańcy przedkładali do dzielnicy trzeciej, a też pewnie do dzielnicy 14 i też pewnie do pana jako urzędnika wyborczego również takie petycje były kierowane na prezydenta. W związku nie ma potrzeby po to, abyśmy utrudniali dostęp mieszkańcom do lokalu wyborczego. Nie ma potrzeby, abyśmy mieli kolejne jakieś akcje polegające na bojkocie wyborów, z uwagi na to, że ktoś ma szkołę w Felicy dalej, a musi dojeżdżać 3 km do punktu głosowania. To jest rozwiązanie, trzeba to zmienić. Ja też panie przewodniczący prosiłbym o wydłużenie terminu składania poprawek na wtorek przedsesyjny. Dziękuję. Proszę pana radnego Bilewskiego. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym zapytać o dwie rzeczy. Mianowicie czytamy postanowienie tego projektu uchwały, że dokonano 18 podziałów obwodów, w których liczba mieszkańców jest najbardziej zbliżona do ustawowej liczby granicznej 3000 mieszkańców. Chciałbym zapytać, bo na ile dobrze pamiętam w poprzednich tego typu uchwałach, takich zmianach, to czy w zasadzie nie próbowano, jak to okręgów dotyczy. Może nie wszystkich 18, ale chciałbym wiedzieć te może najbardziej takie drastyczne przypadki, dlatego że to wskazuje, gdzie zmieniła się tak naprawdę, gdzie przybyła duża liczba mieszkańców w jakimś krótkim czasie. Więc to jest pierwsze pytanie. Gdzie najwięcej tak podziału w związku ze wzrostem liczby mieszkańców nastąpiło i jakie obwody nowe powstały, czy jakie rozdzielone. Drugie pytanie to też dotyczy zmian w 4 obwodach, gdzie były drastyczne, nieproporcjonalne względem siebie liczby mieszkańców. Też z ciekawości choćby chciałbym poznać, gdzie takie obwody występowały w Krakowie. Natomiast kolejna sprawa, którą chciałbym wrócić. Ja przy poprzedniej kadencji, ale nie słyszałem tak, że w jednym z okręgów, to już posłużę się numerami obwodów głosowania z tego projektu uchwały, konkretnie w 189 jest co do mowa, jest przypisana do tego okręgu, chociaż nawet nie graniczy z tym okręgiem, jest, nie wiem dlaczego, punktował z innego okręgu, to znaczy ta ulica jest położona i sąsiaduje z ulicami z okręgu 190. Co więcej, ja dobrze pamiętam, myślę, że ten stan, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, nie zmienił się aż tak bardzo. Ten obwód 190 był mniej liczny, był mniej liczny mieszkańców niż w 189, więc naturalnie wydawało się, że tę ulicę domową należy przenieść i wpisać do okręgu 190, w okręgu 189, bo tak jak powiedziałem, stanowi ta ulica BMW w tym wodzie, była liczba mieszkańców w okręgu 189, była kilkaset osób większa niż 190. I to że zgłosiłem przy dyskusji jeszcze poprzedniej kadencji, wówczas pan dyrektor Tarkon, który tą sprawę referował, obiecał, że przy następnej zmianie obiecuje, że to zmiana dokona, a już to Polska w ogóle się nie zajmuje, a sprawę nie załatwił. W związku z tym, proszę tutaj pana Piotrowskiego o ewentualne sprawdzenie, czy te liczby i te zmiany, o których mówię, dotyczące ulicy Domowej i okręgów 180 i obwodów
głosowania 189 i 190 są, że tak powiem, do potwierdzenia. Jeśli tak, to prosimy o autopoprawkę do tego projektu uchwały. To tyle, dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeśli do pana Kukowskiego, proszę o ustosunkowanie się do danych pytań i wyjaśnienie wyrażonych wątpliwości. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o pytanie pana radnego Jaśkowca, to zwracam uwagę, że to jest projekt uchwały dotyczący podziału Krakowa na stałe obwody, nie okręgi. Zatem kontekst zmiany ewentualnej dzielnic tutaj nie ma żadnego przełożenia. Zmiana dzielnic będzie miała przełożenie, będzie miała konsekwencje na podział Krakowa na stałe okręgi do głosowania. To tam się pokrywają te granice, tak naprawdę w stosunku do jednego. Jeśli chodzi o podział Krakowa na obwody do głosowania, to kodeks wyborczy tak naprawdę narzuca trzy przesłanki, po spełnieniu których Rada jest zobowiązana, prezydent przedstawić wniosek, a Rada jest zobowiązana dokonać zmian. To jest zmiana granic gminy jako takiej. Zmiana liczby mieszkańców tak w gminie, jak i w obwodzie. To są tak naprawdę trzy kodeksowe przesłanki. Zatem tutaj ta konkluzja jest taka, że zmiana dotycząca granic dzielnic w tym przypadku nie ma przełożenia na podział Krakowa na obwody wyborcze. Jeśli chodzi o obwód 344, to jeśli chodzi o dokładne liczby, to panu radnemu nie podam. Na pewno nie jest to obszerny w sensie liczby mieszkańców obwód, ponieważ sprawdziłem, nie dokonywaliśmy tam żadnej zmiany, która by konsekwencją czego miałaby liczba mieszkańców dojść do liczby 2600. Także ja sprawdzę dokładnie, przedstawię panu radnemu informację, no w tej chwili jestem w stanie powiedzieć kompletnie liczbę. Jeśli chodzi o pana radnego Bielskiego, to jak najbardziej przeanalizuję wszystkie zgłoszone wnioski, sugestie czy inicjatywy i postaram się je uwzględnić w autopracy, tak pan radny wnioskuje. Pan radny Jaśkowiec, bardzo proszę. Dziękuję za brak odpowiedzi, bo tak de facto tą odpowiedź należy traktować. Natomiast moje pytanie o to, czy obwód musi pokrywać się z granicą, czy zawierać się, bo to jest bardziej określenie, zawierać się w danej dzielnicy, było podyktowane tym, że najprostszym rozwiązaniem tej sprawy, o której wnosili mieszkańcy ulicy Cieślowskiego, byłoby przepisanie ich do obwodu, który znajduje się terytorialnie na terenie dzielnicy trzeciej, tak? Czyli mielibyśmy sytuację, w której część ulic dzielnicy 14, z uwagi na ich bliskość i położenie, konkretnie jedna ulica, bliskość szkoły podstawowej 64, byliby przepisani do obwodu, w którym odbywa się głosowanie w tej szkole, ale jest terytorialnie na terenie dzielnicy trzeciej. Problem jaki tutaj jest, to problem jest taki, że dzielnica 3 i dzielnica 14 stanowią inne okręgi wyborcze. W związku z tym problem, moje pytanie, czy może tak być, że w jednym obwodzie głosowania, w przypadku do wyborów do Rady Miasta Krakowa, mieszkańcy będą mogli otrzymywać inne karty wyborcze, bo mamy inne okręgi do Rady Miasta Krakowa. No, chodzi mi o rozwiązanie tego problemu, który tutaj mieszkańcy bardzo długo się częściej apelowali. Wiem, że też podobny problem miała kiedyś pani radna Maliszewska, ale to już chodziło o jakieś przeniesienie siedzib. Natomiast pytanie jest w takim bądź razie, które oczekiwałbym odpowiedzieć. Czy może być taka sytuacja, że mamy jeden obwód wyborczy składający się z kilku ulic, jedna z tych ulic leży na dzielnicy 14, pozostałe ulice leżą w dzielnicy 3, ulica 3 stanowi inny okręg wyborczy do Rady Miasta Krakowa, dzielnica 14 stanowi inny okręg do Rady Miasta Krakowa. Czy takie też może funkcjonować? Rozwiązanie tego problemu mamy szukać gdzie indziej. I oczekiwałbym jednak taką w sumie sugestię, prośbę, żebym mógł otrzymać przed drugim czytaniem te dane,
o których tutaj Pan mówił najpierw o dniu mailowym, bo no ja uważam, że ten problem trzeba rozwiązać, nie może być tak, że część Krakowia z uwagi na indolencję urzędnicze bojkotuje wybory. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze Pana Duchowskiego. Ustosunkowanie się do tych pozostałych wyborów Pana Myszkowca. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, rzeczywiście może nazwę enigmatyczną konkluzją określiłem to pytanie. Kwestia jest taka, że jeżeli jakakolwiek zmiana dzielnic, granicy dzielnic przełoży się na zmianę granic okręgu, to siłą rzeczy oczywiste jest, że również obwody też dotknie tego rodzaju zmiany, ponieważ obwody muszą się zawierać w okręgach wyborczych. Czyli bezpośrednia zmiana dzielnicy nie ma przełożenia na obwody, ale jeżeli pośrednio dotknie zmian granic okręgu, to w takich sytuacjach jak najbardziej. W okręgu, tak. I oczywiście wszystkie te informacje, które pan, o które Pan Radny dokładnie prosi, to przygotuję i prześlę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. A zatem stwierdzam, że Rada odwoła w tej sprawie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 4 miasta Krakowa określam wychodząc oczekiwaniom Pana Radnego Jaśkowca termin wprowadzenia oto uprawy godzin 25 luty, godzina 15 i ostateczny termin uprawy godzin 26 luty, czyli w ten dzień sesji, tak jak to było wnioskowane, na godzinę 15.